Oto top 5 postaci, których nienawidzę. Numer 1. Dzieciak w okularach z filmu Ekspres Polarny. Po pierwsze, czemu on brzmi jak Ben Shapiro? Hey. Hey, you. Yeah, you. Po drugie, czemu on wygląda jak Call Me Carson? Po trzecie, czemu on był najbardziej denerwującą postacią w filmie? Założę się, że sam nawet nie wsiadł do tego pociągu, tylko rodzice wsadzili go tam siłą, bo nie mogli z nim wytrzymać w domu. Gdyby Nerd Emoji było człowiekiem, to pewnie wyglądałoby dokładnie jak on. Numer 2. Marek Marucha. Nienawidzę kurde Marka Maruchy. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Marek Marucha, to tu macie jego stronę z Wikipedii. Czy wiecie, że Marek Marucha rozbijał inne samochody podczas wyścigów, a w świecie aut rozbicie samochodu oznaczało śmierć? Chcecie mi powiedzieć, że Marek Marucha dokonywał masowych mordów i nigdy nie poniósł za to żadnych konsekwencji? Już za sam wygląd i ten jego frajerski wąs powinien zostać postawiony przed Trybunałem w Hadze. Numer 3. Dziecko z epoki lodowcowej. Nie dziwię się, że jego matka oddała go na pożarcie dzikim zwierzętom, a potem wzięła i spierdoliła, udając własną śmierć. To, że dziecko darło mordę przez cały film, to jedno, ale nie należy zapominać też o jego zbrodniach w Jugosławii. W ogóle to śniło mi się kiedyś, że ktoś dał mi to dziecko pod opiekę, więc spuściłam je luzem, żeby się wybiegało, po czym wpadło mi do morza i zjadł je potwór. To był dobry sen. Numer 4. Tata kurczaka małego, czyli najgorszy ojciec, jaki istnieje. Cały czas podcinał swojemu synowi skrzydła. Może bym wstąpił do szkolnej drużyny. Najlepsze jest to, że nie dość, że zniszczył mu samoocenę, to jeszcze sam dołączył do zbiorowej beki z syna z całym miastem. Ale pana syn jest debilem, to nie. Numer 5. Olaf z Krainy Lodu. Nie żebym jakoś specjalnie lubiła Krainę Lodu, ale jego mordy po prostu nie mogłam znieść. Na szczęście roztopił się na końcu pierwszej części i nigdy nie pojawił się w drugiej. No i to tyle, jeżeli chodzi o znienawidzone postacie. Zobaczę na swojej liście, czy jeszcze o kimś nie zapomniałam. Chyba nie. Pa.